Tekst manny na 2 marca, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachetne, godne czci. O tym rozmyślajcie, Filipensów rozdział 4, werset 8. Komentarz parauzyjny. Każdy, kto sympatyzuje z fałszem lub przesadą, kala się w mniejszym lub większym stopniu. Każdy, kto oczyszcza swoje myśli i unika przesady, i tym podobne, odpowiednio oczyszcza swój umysł i cały swój charakter. Nie wystarcza też, że jesteśmy upewniani co do prawdziwości pewnych spraw. Mamy je nadal poddawać próbie i rozpoznawać, do jakiego stopnia są prawe i szlachetne, chociaż bowiem pan przykrył niegodziwe cechy naszego charakteru i do końca zamierza przykrywać je własną zasługą. Jednak nie możemy żywić w sympatii do naszego upadłego stanu. Przeciwnie, w naszym sercu, myślach oraz we wszystkich relacjach z Bogiem i bliźnimi musimy dążyć do prawdziwej szlachetności i czci najwyższego rzędu. Reprint numer 3129 Komentarz epifaniczny. Rzeczami prawdziwymi są rzeczy Boskiego Planu. Rzeczami poczciwymi są te, które są czci godne, poświęcone, święte i które muszą być obiektem naszych rozmyślań, by móc działać ze czcią. Apostoł zachęca lud Boży do rozmyślania o tych rzeczach, ponieważ takie rozmyślanie udzieli oraz rozwinie w sercu i umyśle prawdziwą mądrość, mądrość, która najpierw jest czysta, a potem pokojowa, łagodna. Ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Równoległe cytaty według tak zwanego przekładu dosłownego Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD, II Mojżeszowa, rozdział 34, werset 6, i Pan przeszedł przed nim i ogłosił: Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Psalm 33, werset 4, Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie Jego dzieła są skutkiem wierności. Psalm 91, werset 4. Okryje cię swoim piórem i pod Jego skrzydłami się schronisz, Jego wierność tarczą i puklerzem. Przypowieści Salomonowe rozdział 3, werset 3. Niech cię nie opuszcza łaska ani prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swego serca. Izajasza rozdział 65 werset 16. Także ten, kto wy, tej, ziemi będzie się błogosławił, będzie się błogosławił w Bogu prawdziwym, a kto wy, tej, ziemi będzie przysięgał, będzie przysięgał w Bogu prawdziwym. Gdyż zapomniane będą dawne udręki i będą zakryte przed moimi oczyma. Daniela rozdział 4 werset 37. W tym przekładzie to werset 34. Teraz ja Nebukadnesar uwielbiam, wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą, a jego ścieżki są sprawiedliwością, a tego kto postępuje w Pysze, potrafi poniżyć. Rozdział 10, werset 21. Ale oznajmie Ci to, co zostało napisane w piśmie prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mocował się przy mnie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia. Zachariasza, rozdział 8, werset 16. Oto słowa, które macie wprowadzić w czyn. Mówcie prawdę. Każdy swemu bliźniemu, prawdę i prawo pokoju stosujcie w swoich bramach. Ewangelia Jana, rozdział 8, wersety 31 i 32. Jezus zatem powiedział do Żydów, którzy w Niego uwierzyli: Jeśli wy wytrwacie w moim słowie, to prawdziwie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Rozdział 14, werset 6. Jezus odpowiedział mu: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, inaczej jak tylko przeze mnie. Rozdział 17, werset 17. Poświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Efezów, rozdział 4, werset 25. Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, werset piętnasty. Postaraj się stanąć przed Bogiem, jako „wypróbowany, jako „pracownik, którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniający słowo prawdy. Trzecia Mojżeszowa, rozdział dziewiętnasty, wersety 35 piąty i 36 szósty. Nie czyńcie krzywdy w sądzie. W mierze, w wadze i w objętości. Będziecie mieli rzetelne szale, rzetelne odważniki, rzetelną efę i rzetelne chin. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. Piąta Mojżeszowa, rozdział 25 wersety od 13 do 16. Nie będziesz miał w swojej torbie odważnika i odważnika, większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu Efy i Efy, większej oraz mniejszej. Będziesz miał odważnik pełny, rzetelny, będziesz miał efę pełną i rzetelną, po to, byś przedłużył swoje dni na ziemi, którą daje ci Jahwe, twój Bóg, ponieważ obrzydliwością dla Jahwe. Twojego Boga, jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. W Psalm 24, werset 4. Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, kto nie unosił swej duszy ku marności i nie przysięgał fałszywie. Izajasza rozdział 33, wersety 15 i 16. Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi to, co prawe, odrzuca zysk z gabieży, cofa swe dłonie przed braniem łapówki, zatyka swe ucho, aby nie słuchać o przelewie krwi, zamyka swe oczy, aby nie oglądać zła. Ten będzie mieszkał na wysokościach, jego schronieniem, twierdzę na skałach. Otrzyma, on, swój chleb, pewne też będą jego wody dzieje apostolskie rozdział 24, werset 16. W tym też sam usilnie się staram mieć sumienie nieskazitelne wobec Boga i ludzi zawsze. Drugi Koryntów rozdział 4, wersety 1 i 2. Dlatego, mając tę posługę, według okazanego nam miłosierdzia, nie poddajemy się, ale wyrzekliśmy się skrytości i wstydu. Nie postępujemy w przebiegłości i nie przekręcamy Słowa Bożego, ale w jawności i prawdy stawiamy samych siebie w obliczu Boga wobec każdego ludzkiego sumienia. Rozdział ósmy werset 21. Zawczasu bowiem myślimy o tym, co szlachetne, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Pierwszy Tesaloniczan, rozdział czwarty, wersety jedenasty i dwunasty, i celowali w tym, by żyć spokojnie, robić swoje i pracować swoimi własnymi rękami. Jak was pouczyliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są na zewnątrz, postępowali godnie i nikogo nie potrzebowali. Żydów, rozdział trzynasty, werset osiemnasty. Módlcie się za nas. Jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, chcąc we wszystkim postępować szlachetnie. 1 Piotra, rozdział drugi, werset 12. Postępowanie Wasze wśród narodów niech będzie szlachetne, aby w tym, w czym pomawiają Was jako złoczyńców, dzięki przyglądaniu się Waszym szlachetnym czynom uwielbili Boga w dniu nawiedzenia. Pieśni 22

Cokolwiek szlachetne, godne czci, O tym rozmyślajcie, Filipensów rozdział czwarty, werset ósmy. Pytania, czy w tym tygodniu rozmyślałem, rozmyślałam o rzeczach prawdziwych i godnych czci? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale? Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.